Cześć, witajcie na moim kanale. Wracam i kamper, jak widzicie, już jest prawie skończony. Nie mogłem się doczekać, aż wyjdę. Jest piękna pogoda. Piękna pogoda była też, jak robiłem vana. W sumie dobrze, ale trochę myślałem o tych wykopkach. Jestem strasznie wypuszczony, także trzymajcie kciuki. Prawdopodobnie to będzie odcinek z kilku wypadów. Nie liczę na jakieś nie wiadomo jakie fajne znajdki. Trzymajcie jeszcze raz kciuki. Widzimy się przy pierwszym doku. Hejka! Nareszcie jakiś kawałek czegoś dobrego, kawałek dzwoneczka. Jak do tej pory to wychodzą same kawałki ołowiu i syf. Syf totalny. Chodzę godzinę, nic się nie dzieje. Patrzcie, jaki guziczek. Fajny. Arseniak, ale fajne ma zdobienie. Lecimy dalej. Pierwsza monetka, całkowity wycieruch. Nawet ciężko stwierdzić, co to było. Bardzo ciekawy przedmiot. Wyglądała mi to na kawałek fibuli na początku, ale chyba to był kawałek sprzączki jednak. Nie wiem. A na pewno stary. Lecimy dalej. Kolejna monetka wpadła. Też wycieruszek straszny. Ale jak monety padają, to jest zawsze jakiś tam fan z tego. Dobra, lecimy dalej. Jadę właśnie do Leeds. Zaprosił mnie Błażej i Artur. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. Dojechałem do Artura i Błażeja. A okazuje się, że tu koledzy ryją. Ryją jak dziki. Nie zostawią nic. Ciepło? Dla nas jest zawsze ciepło. To jest, wiesz, plaża dzisiejsza. Spok. Artur, Błażej. Witam serdecznie. Cześć, witajcie. Cześć. I twój bus. I mój bus. Dokładnie. Zostawiłem w samochodzie. Chłopaki już mnie pocieszyli. Pokazuj, pokazuj. O, przepraszam, by ci zabił. Oj, dobra, spok. To jest wykopkowy, trochę większy. Ja pierdzielę. O, tu jest bardzo ładny hamerek. To twoja teraz głowa mąga, żebyś powiedział mi, kto to jest i skąd on pochodzi. To jest Aleksander Szkot. Nie wiem, oczywiście. Następny jakiś. Ale piękny stan, stary. Ja też takiego podobnego znalazłem, tylko to delikatnie był pęknięty, ale też. Charles. Co to jest? Fiston. Fiston. Szkocki czarny, nie wiem czy pierwszy, drugi. Chyba drugi. Masz to z jednej strony. Masz CR. No ja z tyłu to. To też jest bite hamerem. A z tyłu jest offset. No. A resztę w samochodzie ten duży. No tutaj rozdział. Spoko. Zabieramy, szczęśliwy znalazł. Zabieramy to wszystko. Pięknie. Dobra, panowie, ja się jeszcze się przebiorę i śmigam z wami. Z godzinę sobie tam możemy popykać jeszcze, nie? Wyskoczyliśmy jeszcze na chwilę sobie. Wieczorkiem i chodzimy
Na razie nic ciekawego, no ale teraz wyszła noga od Gara. Fajny, fajny wzór. Leci do mojego woreczka. Idziemy, bo jeszcze ściemnia. No i idę do busa właśnie. Tam będę nocował dzisiaj. I od rana, tak jak już mówiłem, kopiemy. No i dobra, lecę spać. Jutro trzeba rano wstać, zjeść coś i lecimy od rana kopać. A ja może jeszcze przy okazji coś skręcę dla was. To jest poranek. Dobra, Artur i Błażej pokazują, co znaleźli tu w okolicach, tak? Tak, to wszystko w okolicy, okoliczne. Tak, tutaj i okoliczne. Opowiadajcie coś mniej więcej o tym, ale tutaj... Co my mamy tu opowiadać? Wszystko pochodzi praktycznie, oprócz bodajże dwóch, na oko moje widzę, znalezisk. Wszystko pochodzi z okolicznych tutaj pól. To jest tylko przełożenie takie... Nie chcemy pokazywać wszystkiego, bo zabrakłoby czasu. Różnorodność taka... Rzymski pierwszy. Różnorodność taka, żeby była tylko po to, żeby zobaczył Rafał. No cóż. Wow, z kinem jeszcze. Rzeczy, które naprawdę cieszą. A pięknie sztan, ładnie zachowane. No, u was jest całkowicie inna ziemia. To już mogę powiedzieć od razu, że przyjechałem do nich na kopanie i niepotrzebnie szpadel nawet brałem. Hiszpania. Przerobiony na love token nawet, tak, zobaczcie. Tak. Okres. Srebrna wielka moneta. Okres Tudorów. Tudorów. Tak. A dzisiaj będziemy kopać, wspólnie z Rafałem w miejscu, gdzie znaleźliśmy saksoński mount. Tydzień temu ozłacany, ale zdobienie w trakcie, no tutaj w środku ze względu na to mógłbyś zobaczyć, jest pozwijany prawdopodobnie wirt, smok, tak, co nie mówili się czymś takim. To tutaj wyszło w tamtym polu, gdzie siedzimy, możesz pokazać. Izomorfik czy coś? Tak, to jest. My sobie tutaj siedzimy, ja tu spałem, a tak. Wyszło tutaj na górce, tak? Tam, za tamtym polem dosłownie, no tutaj. To parę kroków dalej to wyszło. To też jest celtyckie. To jest celt? Tak, to jest celtyckie i to właśnie wyszło. A to jest taki guzik czy coś? Guzik, tak, to jest guzik. To, że... I to jest właśnie parę kroków dalej za tym saksońskim wyszło. No co, no tutaj co jedynie mogę powiedzieć. No ślubny syn Henryka VIII, właściciel jednej z okolicznych miejscowości, jego pieczęć, też stan zachowany bardzo ładnie. Żadnej takiej. Pole obok, tutaj niedaleko, zarejestrowana w bazie pasu tudorowska klamra, wielkości możecie zobaczyć jakiej. Piny tutaj są jeszcze, jest wzornictwo. No jest ogromna i no piękna rzecz.
Nie będę mówił, w jakim stanie, jak ja ją wyciągnąłem, była, bo możemy zobaczyć, co się z nią stało przez lata. Aczkolwiek doprowadziłem ją do stanu takiego, jaki jest. Można założyć i chodzić dalej. Można założyć. No, tak. My tutaj siedzimy przy kawce i opowiadamy. To jest Helena. Dzięki w sumie niej, czy w jakim sensie chrześcijaństwo zostało wprowadzone, tak? Do Rzymu. Więc co? Różnorodność jakichś tam większych kamerów, nie chciałem się brać setek innych. No, nic takiego. Co mnie wzięło ze względu na to, że wczoraj znalazłem tego, tak? Tego wczoraj znalazłem tutaj pole dalej. Rafał mówi, żebym pokazał mu jakikolwiek. Tak, chciałem zobaczyć waszą kolekcję. Edwardy III, tutaj mamy Henry VIII, a tutaj jest jego syn. King Boy, który umarł w wieku 13 czy 15 lat. No jakoś tak. Wieku 9 lat został królem, a w wieku 15 umarł. Więc bardzo rzadka moneta. Znaleziona centralnie tutaj za. No właśnie. Za żywopłotem. Nie wiem, czy się zdumieć, chyba ci się nie zdumieć. Dosłownie tutaj. Przy samej drodze. Różnorodność. Z jakichkolwiek kamerek. No widać, że tu ewidentnie od Rzymu, Celtów. Tak. No tak, jeszcze co fajne, właśnie ten w końcu Sakson wyszedł, tak? Coś saksońskiego. No tak, cieszymy się, że. No, chodziliśmy, tak? Szukaliśmy cokolwiek, właśnie zaczepienia, żeby właśnie. A to marzenie. Nie wiem, czy wszyscy widzieli. To jest strzał. Niedawno mi wysłał właśnie Błażej. Anna. Mega rzadka moneta. Jak zobaczyłem na zdjęciu, to od razu mi się nogi ugięły. Piękna rzecz. Piękna moneta. No i tutaj. Te dwie znajki nie są z tego rejonu, ale to już mógł na początku tak zaznaczyć. Reszta wszystko pochodzi tu z okolicznych wiosek. Praktycznie. Ampula. Też widzieliście chyba na moim kanale, jedną znalazłem. Jak nie, no to następna. Może kiedyś pokażę. Następna i następna. To wiadomo, do czego służy. Coś podobnie bardziej. Tej wielkości, ale wzór podobny do tej. Dostała jakiś tam ten. No co, no pieczęcie. To jest harness pendant. Pendant, tak. Tak. Jeszcze fajnie się zachował jeszcze emalia na nim. Tu jest kolejny. Super. Tu jest kolejny z angielskim wywem. Zaraz będziemy szli na pole, no zobaczymy, co dzień przyniesie. Lecimy na pole zaraz, ale no dodam tylko, że przyniósł swoją tam garsteczkę tego, co przynieśli swoją garsteczkę tego, co tak naprawdę mają. Nie chciałem też osobiście, żeby przynosili wszystko, bo ja osobiście nie lubię nosić wszystkich znajdek ze sobą, bo nie wiadomo, co może się stać. I też tak poczynili, ale no brakuje słów tak naprawdę. No brakuje słów, no jest to. Arto, pokaż chłopaki, książkę. Naprawdę macie. Książkę, taki tak. Ja chciałem tylko pokazać to, co robimy, to co Artur w większości robi, a co robimy też farmerom. Ile kopiecie, przypomnijcie? Ja zacząłem kopać w 2012. I 2000 kilo srebra już mają. a takie właśnie książki robimy. Też farmerom pokazujemy, co nam gdzie wychodzi. Panie, to też taki miły gest, może miłe. Takie miłe dla oka. Szczerze mówiąc. Małą, przepraszam, Arturze, małą historię opowiem o takich książkach. Bardzo, bardzo prosta rzecz, którą Artur zawsze robi. Jak dostajemy nowe pozwolenie, farmer po jakimś czasie dostaje, Artur robi taką książkę i dostaje w prezencie. Jeden z farmerów, niedaleko stąd miejscowość, poszedł jeszcze przed epidemią wirusa. To jest super. Poszedł do lokalnego pubu z taką książką. Nie mógł wierzyć, jak. A to jest też odnaleziona złota obrączka, tam farma jest. I od tego się wszystko zaczęło, dlatego dostaliśmy tutaj pozwolenie. Ale wracając do tematu, poszedł do tego pubu z tą książką i mówi, mam Polaków detektorystów i zrobili dla mnie książkę, znaleźli z mojego pola. I w pubie siedzi okoliczni farmerzy czy ludzie z wioski, zadowoleni, oglądają. Był tak dumny, powrócił do domu i w takiej pozycji na łóżku jeszcze ją oglądał i usnął z nią. Jego żona opowiadała na następnego dnia, że był tak dumny, bo kopaliśmy następnego dnia, był jeszcze na kacu, spał. Był tak dumny, że z tą książką usnął przed oczyma. Taka historia. Co panowie, zbieramy chyba ten mandżur. Naprawdę gratuluję i to są naprawdę piękne znajdki.
Artur tam jeszcze nawet wszystkiego nie pokazał. A to są ostatnie tylko co rejestrował. Cały worek. To jest rejestrowane wszystko oczywiście, bo dumą, z dumą rejestrujemy rzeczy pewnie, swoje. Że, jasne, i, że tak. I tak dalej. Jasne, także że tak. Ilość. Jesteśmy w kontakcie, w stałym kontakcie z naszą panią Amy. Pozdrawiamy. Z Amy. Także to co... Masakra. Zapraszamy do naszych domów na obejrzenie całej kolekcji. Ja jeszcze mogę tylko wspomnieć o mojej żonie. Moja żona znalazła, to była pierwsza fajna rzecz znaleziona przez moją żonę. I miała w swoim pałczu na znajdź. Później ona mówi, o kochani, znalazłam coś. Mówi, ale to brzydkie, bo już połamane. Tak dalej. Okazuje się, że to był rzymski pierścień. Tak. Wziąłem do ręki, zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to jest Rzym. Tak. I tak dalej. No właśnie. Bywa i tak. Bywa i tak. Nie rzucajmy niczego. Warto przejrzeć pałce żony. Tak. Dobra. Kilka doków już za mną. Wyszedł bardzo cieniutki hamerek. Ja mam podejrzenia, że jest to jednak nie... Dziękuję. Nie angielski, jaki przyjechał chyba z Francji, coś podejrzewam, albo Hiszpania. Ja bym obstawiał Hiszpanię. Co mi tu, Boże, przynosisz? No dawaj, rozpakuj sobie. Wydaje mi się, że... Piękna. Wydaje mi się, że jakaś kamereczka. Pośredniowieczna już. Raczej. Raczej chyba tak, nie? Tak, średniowiecze. 16 będzie? Nie, 17, 18 wiek. Coś takiego. 1700 rok na pewno. Także, super. Ale miło. Gratulacje. Góra, idziemy. Lecimy dalej. Myślałem, że zawału dostanę przez chwilę. Złoto mi tu się pokazuje. Nie mam pojęcia, czy plejt jakiś, czy tu kawałek długopisu jeszcze mi gdzieś uciekł. Dobra, no nieważne. Tak to wyglądało. I teraz taka klamerka. Chyba nic starego. Jeszcze nawet srebrny kolorek gdzieniegdzie przebija. Lecę. Taka ładna pogoda, słonecznie, że aż śnieg pada. Masakra. Tak naprawdę nie wiem co to, ale na pewno coś starego. Pierwsze co to mi się skojarzyło z haczykiem na ryby średniowieczne. Ale raczej nie. A no niestety. Ciekawy jestem. Pokażę chłopakom, może coś tam mi podpowiedzą. Lecę dalej. Specjalistą nie jestem. I wyszedł Rzym. Wyszedł Rzymek. Albo Dupondius, czy jakoś tak to się nazywa, albo Sestercje. Dobra, nie trę więcej. Oczyszczę w domu i pokażę. Mam takie coś, jakąś ozdobę. Nie wziąłem ze sobą mikrofonu, niestety pewnie będzie mocno szumiało. Jakaś chyba nabijeczka. Nie jestem w stanie określić, jaki to jest okres, więc nie będę tutaj mówił. Pole, fajne, fajnie wygląda, fajnie się chodzi, piasek, nie żadna glina, tak jak u mnie na polach, ale niestety pustynia okrutna, pełno shotgunów. Piękna nabijka jakaś mi się trafiła, z inicjałami chyba, literka H, albo nie wiem, podpowiedzcie, jak wiecie coś więcej może. JJ, SS, H, nie wiem, ale piękne jest. Nie jest jakoś mega stare na pewno, ale fajna rzecz. Psitaj. Psikać, że to jeszcze wiesz. Psikać, wody brak. Psikać to trzeba umieć. Ciukawka się zacienia. Kredek, kolejny kredyt. Dobra. Edź. One penny. One pedio.
Gratulacje. Dziękuję, szczęśliwy znalazca, tak? Tak. Ja... Teraz fikołka, nie wiem, pomachaj czymś. Nie, nie, nie. Zapraszamy wszystkich. Może nie wszystkich, bo... Przyjeżdżajcie wszyscy. Wszystkich normalnych. O. Przyjeżdżajcie wszyscy. Dobra. Dobra, szukamy dalej. Lecimy dalej. O! O, o! Kupimy teraz na pastwisku. I są to baraki z II wojny światowej, tak? Tak, II wojna światowa. II wojna światowa i bazowało tutaj... Bazowały tutaj bomb squadron Polacy i Kanadyjczycy, chyba piloci. A dowodem na to, że byli tu Kanadyjczycy, jest, nie wiem co to było, zapalniczka prawdopodobnie, o ile się nie mylę, zapalniczka. Chyba tak. Chyba tak. Made in Canada. Mhm, faktycznie. No kurde, fajne. Fajne znalezisko. Prawdopodobnie zapalniczka, znaczy na 99%. Tak, tak, na pewno jest pokrętło. Tak, jest pokrętło i z Kanady.